msza i kościół są ważniejsze od epidemii. Nie bójcie się iść do kościoła, przekonuje ojciec Rzezicki, zakonnik pochodzący z Ukrainy. Serdecznie i życzliwie zachęca wiernych, by narażali siebie i innych na ryzyko choroby. W czas epidemii, która jest teraz na całym prawie świecie, proszę was i rekomenduję, zachęcam, nikogo nie zmuszam, ale naprawdę zachęcam do żywego praktykowania swojej wiary. Nie bójcie się iść do kościoła i bardzo was zachęcam, abyście szanowali Najświętszy Sakrament, abyście przyjmowali Pana Jezusa do swoich ust, nie na rękę, nie na stojąco. Otóż zachęcam was serdecznie, nie bójcie się. Zawsze pilnujcie tego, co jest święte. Pamiętajcie, że Pan Jezus żąda od was dużo, ale nie ponad wasze siły. Zakonnik najwyraźniej wierzy w to, co mówi. Wierzy, że osoby uczestniczące w obrzędzie religijnym nie mają powodów do obaw. I nie jest to pierwsza tego rodzaju katolicka wypowiedź w ostatnich dniach. Arcybiskup Dzięga zachęcał wiernych do korzystania z wody święconej i przyjmowania komunii do ust. Publicysta Tomasz Terlikowski tłumaczy, że msze w kościołach wciąż powinny się odbywać, a wierni powinni w nich uczestniczyć mimo koronawirusa, ponieważ logika wiary jest logiką zaufania do Boga i wiarą w moc Eucharystii. Ale w świetle naukowej wiedzy o koronawirusie to zaufanie nie ma żadnych podstaw. Wiara religijna nie jest zbroją, która chroni przed chorobą. Dzisiaj z całą jaskrawością ujawnia się prawda, którą może nie wszyscy dostrzegają, gdy życie toczy się normalnie. Wiara religijna jest zaburzeniem poznawczym. Wielu ludzi wierzących mogłoby zaprotestować, twierdząc, że nie podpisaliby się pod słowami Tomasza Terlikowskiego czy ojca Rzezickiego. Ale to znaczy tylko tyle, że nie ufają Bogu aż tak głęboko, że ich wiara religijna jest słabsza, rozwodniona dzięki nauce, wiedzy, szkolnej edukacji. A więc jeśli sporo osób wierzących powstrzymuje się dziś od uczestnictwa w obrzędach, to nie dzięki wierze religijnej, lecz mimo tej wiary. Szczęśliwie ulegają wpływom rozumu. A co robią dziś kapłani? Niektórzy, aby wykazać się aktywnością i zaznaczyć swoją niezbędność, wykonują magiczne rytuały. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wiara w potencjalną skuteczność takich działań to kolejny dowód na to, że przekonania religijne nie prowadzą ku prawdziwej wiedzy. Przeciwnie, oddalają od niej. Warto pozbywać się takich zaburzeń, warto odchodzić od religii. Dobra jest na to każda chwila, ale może temu sprzyjać chwila dzisiejsza, która obnaża iluzję przekonań opartych na wierze.